Marcin, miałeś taką opinię, że o tobie była taka opinia, że ty się nie przykładasz do treningów, że nie trenujesz za dużo. I tutaj trener mówi, że nie poznał cię w ten sposób, że właśnie uważa, że jesteś tutaj, no pracujesz tak jak należy. To jest tak, że trener cię zmotywował do tego, czy to ta opinia o tobie była nieprawdziwa? I pół na pół. Uważam, że tak. Opinia to, że jestem leniem, jest nieprawdziwa. To jest powielane przez Przemysława Saletę od wielu, wielu, wielu lat, kiedy byliśmy na obozie w Stanach Zjednoczonych, tylko że on był na obozie, w którym przygotowywał się do walki, a ja tam byłem tylko w roli jego sparring partnera. Moja walka była 2 czy 3 miesiące później. I on później wracając zarzucał mi, że ja nie trenowałem tak ciężko, ale ja nie mogłem wtedy się trenować, bo to nie był mój obóz. To nie był mój obóz, to nie była moja gra, no. Więc jakby on tak powielał te bzdury. Później tam kilka osób gdzieś tam utwierdzało również w tym, że ja tam mało trenuję. Oczywiście, że można było trenować dużo więcej. Natomiast dzisiaj, no kiedyś się nie rozgrzewałem tak jak należy, no to walka z cieniem to była moja rozgrzewka. No. Dzisiaj bardzo o takie rzeczy dbam, bo muszę. I dzisiaj ta moja rozgrzewka to trwa tak naprawdę dłużej niż sam trening. Także dzisiaj ja już nie mogę się nie przykładać, bo jak no to już nie jest ten moment. No dzisiaj, żeby coś jeszcze móc zrobić, to muszę się przykładać. 40 lat to nie przelewki. 41 w marcu. Może to ten brak zaufania, ty mówiłeś tutaj o tym, że masz takie zaufanie do trenera Herczyka, może właśnie tego ci brakowało wcześniej? Wiesz co, znaczy trenerowi ufam, Herczykowi, bardzo jestem z tej współpracy zadowolony, no ale trzeba też oddać, że to pierwszą walkę MMA wygrałem, bo ja przecież nie jestem zawodnikiem MMA do dzisiaj, nie jestem i nie będę. Natomiast w tej formule jakoś się konfrontuję, no ale pierwsza wygrana to była z Dobiasem i tam przygotował mnie Mirek Okiński i no i też przecież te gilotyny to kiedyś to trenowaliśmy tygodniami, także mogło być wiele razy lepiej. Sam mam żal za ileś rzeczy w swojej karierze sportowej. Najwięcej mam żalu do siebie za walkę z tym Koksem. Natomiast będzie fajna możliwość jakby samemu siebie przed sobą, samemu przed sobą się zrehabilitować, bo następny Koks, tak? Także